z tej strony Wawiocowe i witam w kolejnym vlogu z września 2020. Wysteranało ze mną oczywiście i pracka jak co roku, czyli podgarnianie słomy pod akcję prasowanko. Generalnie kolejny rok rzędu. Nie wiem, czy opona nie pierdzielnęła, bo co chwilę trzeba to popływać. Wkurzyłbym się, bo zawsze na słowie tak się dzieje. Robimy z 2 na 1. Generalnie pogoda naprawdę fajna. Chłodniutko, że dzisiaj ja w dresach. Także do zbierania stopków będzie w sam raz. Jeździmy trójką, bo jak jadę czwórką, to za bardzo to przerzuca. Jest też wiatr. To wtedy się kormorado robi. Troszkę inna zgrabiarka, bo Sumsią ją za bardzo schowaną tą, co mamy na spółkę, i pożyczyliśmy od Sikory. Polecimy dookoła. Tak na pół bliska do tej czwórce. Ciężko nie mamy. Dobra, my teraz tak. Pojedziemy sobie jak najdalej, żeby coraz więcej tego poprzeczniaka łapać, bo tej słomy na tym poprzeczniaku jest rozgonione. Tak, i za każdym razem kółko będę robił i jest wężał. Podpumpowana, paliwo dolane, można śmigać. Ja sobie Obertasa kręcę, bo chcę tu wreszcie ten pokos zrobić. Nie, trzeba będzie jechać po nową dętkę. No dzisiaj jak to wszystko będziemy ogarniać, to tamto się sklei na spokojnie. Kierować jechać można, ale wieczorem się odczuwa kurwa takie 60 bez wspomagania. Dlatego raz jeżdżę prawo, raz jeżdżę lewo, nie? To jak akurat dzisiaj pasuje mi bardziej jeździć na prawo, bo zwinniejsza, ta to jakoś kurwa przeszczep jebany. Dlatego ja przeważnie lubię też tak trzymać, co nie? A ja nie chuja. Ja się czuję człowiek jak stary dziadek, nie? Ale dlatego jedną ręką, a nie dwoma. Kiedyś może tak będę kierował, teraz na pewno nie. Do farminga przyzwyczajony jestem, no. A ja też prawie w farmingu nie mam tego. A no właśnie, ty, ja bym nie dał rady tak kręcić, nie? Jak chcesz zalicać overtasa, to masz wtedy to, ale jak nie potrzebujesz... Tylko mi by się ręce połamały, jakbym miał tak kierować. No i to właśnie, tylko lekkie ruchy robisz, to nie? Nie jedną rączką cały jej... A tu człowieku jednym palcem może działać. No jak ty jeszcze mógłbyś tam działać? A jak ty nie to... Człowieku prasa stanie tak. Słoneczko zatrzymało. Tak, to no. Kurwa, nie wciągnie maszynkę, to do wyjebania będzie. O, teraz. Pampuj. Coś? Gdzie idzie? Półtora na razie. Ci się ułoży dobrze. Cześć, ona kurwa jest źle ułożona chyba, nie? Chyba ją trzeba poprawić. A czemu? No nie, to tak, ona powinna być prosto, zobacz jak jest tam. Nie no jak prosto, gdzie? Jest wyciągnięta tak samo. Mało kiedy masz prosto, ja nie widziałem, że prosto kiedyś była. Zawsze są pod kątem, dlatego ona jest na dole na wybrzuszeniu. No to lecimy na Szczecin. Trochę się wszystko opóźniło, bo problemy z prasą były. Ale zaczynamy, no kurwa belek jest, wam powiem. Belka przy belce. Takie mógł prasować. Nie nawet poprzeć. Daj spokój. Dwie 60-ki kurna. Krzycha byliśmy? Chyba tak zrobimy zaraz. Po co podajnik? Jo. Normalnie. Łogiń w szopie. Prowadzę. Ciekawe, czy nie pod górkę weźmie. Jeszcze tak to nie było, nie? Wentylator se odpal. Byliśmy u Krzysia, no to znów coś w kombajnie się szarpacz od koszy rozwalił. Granikował do zwykły. Jo. I niestety Krzysiek znów stoi. Chcieliśmy coś nagrać, ale prasa przyjechała. Więc przyjechaliśmy, zrobimy robotę. I najwyżej może się uda szybko, to pojedziemy. przyczepka pożyczona, bo na naszej mieszanka. Niestety mieszance zaczęły już odbijać. Żeby tłoka nie wyjebało. No dawaj, tylko żeby ojciec nie spadł. Bo wiecie, tam niższa o wiele lepiej się wrzuca, a u nas niestety, no mówię, mieszance zaczęło już i owiec odbijać i wszystko. Więc trzeba było na przyczepę, bo trochę zielonego. Ty, może poczekamy aż przejdzie, bo mi się kurzy jak chuj. Poczekaj. Niech on przejedzie, bo przejedzie. Nie, weź przejdzie, nie będę w kurzu łaził. Dobra, jedź. Ja najwyżej jedź wolniej, nie wiem. Bo mu się rozpierdalasz tu. Jo, dobra, jedź im tak to, jedź. Żeby cię nie zacugowało! Tak. O! Nie, ten fajniejszy o wiele od tamtego. No, no dzisiaj. Jak my podwijali, to już jeździł dawno. Dzień dobry! O. Panie, jak to jest, że kabina, a wiatr we włosach? Tak mi rozjebało włosy, że nie wiem, co chodzi. Ty, powoli! Kurwa, belka przy belce tu teraz. Czym jeździsz? Czym jeździsz? Daj mu! Jedź na razie jedynką, sobie na spokojnie pojedziemy. Bo teraz wyżej to... A tu belka przy belce. Ty, ale... Tutaj dojebał pesto, nie? No nie, tutaj tu był ten ostatni pokos. No ja na dwa zgarnąłem, no, znaczy z dwóch na jeden, nie? To jeszcze pomiędzy nimi. O. Na tam, postaraj się na tamtą polać, no. Tutaj też bym prosił. Tak, przejedziemy, bo będzie wszystko na słomę lecieć. Ile tu będzie? 4, 5? Mamy półtora okrążenia zrobili. Czekaj, półtora okrążenia przy 10. Raz, dwa, trzy, cztery. 4, 5 to masz. Ale później też nie wiadomo jak będzie, bo jak nie będą takie dojechane. 9, 6 przyczep. Co? Od brzega, żeby... Od brzega najwięcej tam polej, no. Ajajaj. Tak to jo. Wow, szwagier. Kurwa. Bajeczka. Kurwa, żeby nie zasługowało wręcz. Trzeba odpolić i zgasić za rozmowu. Adam jak trójką jechał, to jeszcze dwie przyczepy i bym za przyczepą 6 znanych murzynów z trumną szło. Ty, Adaś, ogólnie tak jak ja jak jechałem z tamtej strony, nie? Czyli prawą ładowałem, to mi kurwa strasznie wszystko leciało. Chcesz odwrotnie? Dobra. Pokosy jak po lekcjonie, kurwa. Spokojniutko. Bo to już coraz wyżej. Ale robotny chłopok. Dzień dobry na klatce mówi. Dzień dobry. Dzień dobry. O, tam proszę, ja was bardzo, sąsiad napiera. Bizunem z 2013 roku film Żniwa z Bizunem 30, jak szła. Wtedy na pewno pamiętata ten film. Dobra, tak na letko to będzie szło. Raz jo, raz Andrzej, raz Zbyszek. To tak pójdzie. Ale tu już bym taliżował, nie? Jezus Maria. Jutro niedziela, nie będziemy składać, ale w poniedziałek ogień z talerzówką. Kurwa, będzie szedł, co? Aż się będzie skrzynkę otwierała. Ale ja już wyczekiwałem tylko na strzał. Bo cień było widać. Pierdolu jak w 54, kurwa. Jak kosa dzisiaj u Krzycha jebło. Nie, co to było? Szarpacz. Ale kurwa, na Sylwestra to ja idę do 60, będzie to napierdalać we dwóch. Czeku, taki huk, że chuj. Mam jeszcze jechać czy nie? Bo 60 ledwo ruszyła. Chuj, człowieku, już mam tytuł do filmu. Ale pierdolno. Wybuch człowieku reaktora, kurwa, w 60. Szok. Nagrane z pierwszej osoby. Kurwa, aż kolor zszedł. Halo. Jak ja byłem w Kolinowie, tam był Włodowca. Na wódkę zapraszam wszystkich. Nie no. A, dobra. Jak robota jest, to jest dobrze. Zbieramy po półtora rządka. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Dziewięć było, bo trafił syczek. No, to później takie będą te połówki. Nawet może więcej, nie zmieści się raczej. Kurna, dzisiaj sieczkarnię naostrzyliśmy. Te noże to kurde, przed domem to nie widać, że słoma leży. Jakie ujęcia. Ale to tylko będzie krótko. To wiesz, ja już do końca manetkę. A tu jesteś. Nie, to proszę cię podpój, ale dupam się, że z tyłu mnie nagrywam. Ujęcie z drona. Jeszcze z tego. Tutaj na dach. Jeszcze lepiej. Nie, bo tak krótko. A to nie jest. Weź od tego kurwa odpol. W 60 masz grzałkę chyba. No. No i trzeba tutaj wymienić. Podamy szpryku, żeby się rysowali jak to. To już zaczęło znowu potraktować. Ach, teraz powiem wam, że zbierać można. Jak chłodno. Następny transport to już będzie w bluzie, nie? Naprawdę zimne te wieczory. O, Bobson popyla. Lewa w górę. No i i późny wieczorek. O dwa rządki kurna za dużo żeśmy zgrabili. Tynga słoma. Wiesz, gdybyśmy tamtego ostatniego nie brali, bo tam dojebało. No, tam naprawdę była belka za belką, że tak powiem. Tu zostają nam jeszcze stąd, po tej przyczepie jeszcze dwie. No zajdzie do późna, mamy godzinę. Kurna ciot. Godzina 9 dokładnie. Więc powiem wam, że... Zaczynałem komary napierdzielać na tobą, to taka umna. No widzę właśnie. To będzie najgorsze. Ja może bym poleciał miniaturkę cyknął. Ale fajnie to wygląda, kurde. O, no to nam się zeszło. Ale petrochemię widać zajebiście teraz. Choć wątpię, że na kamerze to będzie widać. Ale efekt kozacki na tych kominach. Ostatnia przyczepka, ostatnie, że tak powiem. Kilkanaście belek nam zostało, mamy 11. Wieczorem. Ale dziki teraz naprawdę fajną robotę robią. Takie wabiciele komarów. Przynajmniej nas nie gryzą. Co? No wiem, no dlatego policzyłem 4. Tam masz jeszcze jedno. Wiem, wiem. Ale naprawdę fajnie to poszło i następny razem wozimy po nocy, nic więcej. Dawaj majster, tu pod górkę ciężko widać, tam żywopłot. Dawaj. Tak jest. Po 250? Nie, nie, po 200 tylko, dobra. Dziękuję, dziękuję. No, także... Tak się właśnie kończy sobota, tak? Tak, tak, jak sobota, to tylko belki zbierać i pierdolę tam, ram, pam, pam. A jeszcze lepszy patent teraz mamy, bo... Nie ten... Nie, już nie układamy belek, tylko kipujemy na polu, jutro będziemy stół układać albo w poniedziałek, zobaczymy. Choć nadają też poniedziałek, więc jutro. Albo tak sobie mówimy, Piotrek, pierdol układanie, jedziemy na piwo. No i chuj, trzy przyczepy żeśmy wykipowali. Także bo jest, jedziemy na miasto, ale no, też tak może być. No podobnie wyszło nam. No. Dopiero trzeba ogarnąć, dobra, w tym roku to na